Są już wakacje, a ty musisz chować się przed słońcem, bo razi cię za mocno? Mam na to rozwiązanie! Okulary Voyanteam! Niesamowita technologia antyrażąca sprawia, że możesz korzystać z nich bez obaw o ciągłe mrużenie oczu. Okulary mają piękny wzór, który przyciąga uwagę innych. Kup je, zanim znikną ze sklepu. Witamy, moi drodzy, na Seszelach! Spójrzcie, jakie tutaj są piękne widoczki. Przyjechaliśmy tutaj na ślub Kasi, czyli oczywiście... Nie mój, tylko mojej siostry. A! Porąbało mi się. Ślub mojej siostry przyjechaliśmy. Słuchajcie, na piękne Seszele. Ślub na Seszelach, widzowie, no to musi być coś pięknego, więc patrzcie. Na Seszelach jest bardzo niebezpiecznie, ponieważ jest tutaj pełno palm. A jak wiecie, na palmach rosną kokosy. Te właśnie kokosy mogą ci na przykład spaść na głowę, mordeczko. Pan takiego nie obejmuje ubezpieczenia. Jako ciekawostkę powiem wam, że na Seszelach występują największe kokosy świata, które swoim kształtem przypominają pupę. Wiem, dziwnie to wygląda. Są tak wielkie, że są wpisane na liście rekordów Guinnessa. Więc jeżeli koko eurospoko spadnie mi na głowę, to nikt nie dostanie za to pieniążków, nie? Nawet ja, nawet moja głowa. W tym momencie idziemy do naszego domku. Mamy do pokonania troszeczkę schodów, a domek prezentuje się tak. To jest droga, którą przebyliśmy do naszego pięknego domeczku. Domek nazywa się Kanna. Nie wiem, czy to dobrze wypowiadam, ale jeżeli kiedykolwiek będziecie na Seszelach i traficie na domek o nazwie Kanna, to byliście w tym samym domku, w którym byliśmy my. Okej, wchodzimy do naszego domku. Prezentuje się on następująco. Już się tutaj rozłożyliśmy, więc z góry przepraszamy was za ten bałagan. Jesteśmy na wakacjach, więc kto by sprzątał? Ja wam powiem, czemu jest taki bałagan. Ponieważ my w tym pokoju praktycznie nie spędzamy w ogóle czasu. I tylko przychodzimy tu się przebierać, także wszędzie wszystko leży. Widzicie, tam mi schnie bluzka. Tam jest też mój bagaż podręczny, laptop. Dobre miejsce na schnięcie bluzeczki. A tutaj laptopik, bo trzeba dla was zrobić jakieś jeszcze rzeczy, miniaturki. Bo nie wszystkie miniaturki zdążyłem zrobić. Więc jak widzicie, robiony jest YouTube nawet na wakacjach. Ale ja wam pokażę, z jakim widokiem on pracuje. Look at this! Otwieramy tutaj balkonik i to jest widoczek z naszego domku. Wow, co to jest? Robi wrażenie. Jesteśmy w restauracji i słuchajcie, są tutaj największe soki, jakie widziałem. Czy wy to widzicie? Dla porównania to jest moja ręka, a to jest ten sok. Hello! Tutaj mamy takie jedzonko z takim widoczkiem. Pięknie. Miam. Lepsze jest to, że praktycznie za tą samą cenę w innych miejscach dostajesz dwa razy mniejsze soki. Więc tutaj jest smacznie i tanio. Jesteśmy w dżungli i wchodzimy właśnie na największy klif na świecie. Kati właśnie zaczęła już podbijać wielką górę Muchacha. Hakuna Matata. Idziemy. Ja mam nadzieję, że nam się nic nie stanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ho! Ho! Damy radę? Myślę, że damy radę, ale słuchajcie, ja cały czas tu słyszę jakieś odgłosy z lasu. Znaczy to nie jest las, to jest dżungla. Nieważne. Cały czas słyszę jakieś odgłosy i ja mam wrażenie, że jak coś mi wyskoczy, to ja tam spadnę. Nie. No. Ogólnie to jedziemy do takiej plaży, która podobno jest najładniejszą plażą na Seszelach, w sensie na tej wyspie. La Dicue, jakoś się tak nazywa. Ta plaża nazywa się... Koko, koko. Koko, eurospoko, piłka leci wysoko. Spójrzcie, to wygląda jakby tam nie było drogi. Co my teraz zrobimy? Koko, nad wyspa nadchodzimy. A bo to tutaj się idzie, ty, my byśmy tam poszli, nie? W tym momencie Nubek by powiedział, ale debine, ale jest bez debiny. Okej, jesteśmy na jakimś wysokim punkcie i patrzcie, jaki widoczek tutaj. Wow! Puu!
Schodziliśmy do góry, a teraz schodzimy w dół. I tak naprawdę do końca nie wiemy, gdzie my nawet idziemy. Mam nadzieję, że w końcu trafimy na tą plażę. Wydaje mi się, że najgorsze jest już za nami i możemy już spokojnie iść do plaży. Tak. A la playa. Ani no nos kafaya. Santa Fies. Nie znam piosenki, tekstu, więc go wymyślam. O, dobra, zbliżamy się, widzowie, do najpiękniejszej plaży, jaką kiedykolwiek widziałem w życiu. Widzowie, Coco Bar, dotarliśmy! Patrzcie, widzowie, zbliżamy się. Wystarczy, że przejdziemy pod tą kłodą. No i spójrzcie na to. Okej, dobra, ta chmura trochę psuje. Ale patrzcie, jakie widoczki! Let's go to the beach, let's go to the beach. Yeah. Udało nam się. Pokonaliśmy największą górę Muchacha i jesteśmy w najpiękniejszym miejscu. Patrzcie, jest wielce prawdopodobne, że byliśmy na samym szczycie tej góry. Patrzcie, ile owoców. Spyszni byli. Tak wyglądają banknoty seszelskie. Są to seszelskie rupie i są na nich papuszki. Tutaj jest 100 rupii, a tutaj jest 50 rupii i też jest taka ładna papuszka. Na drugiej stronie jest ślimak. Z kolei na 50 jest taka słodka żabka. Zamówiliśmy już soczek i smakuje przepysznie. Zrób to. Są najlepsze soczki, jakie ja piłam w życiu, kiedykolwiek. Tak. Tutaj soczki z owoców są takie wyjątkowo soczyste. Może powinienem stąd soki zabrać do Polski i zrobić soczki bojantym. To byłoby dobre. Dajcie znać, widzowie. Spójrzcie, zamówiliśmy sobie takie pyszne jedzonko i będziemy je jeść na plaży. Wow. Zróbmy test smaku. Czegoś takiego jeszcze nie robiłem, nie? Jedzenie na plaży, takiego jedzonka pysznego. Dobra. Widzowie, jestem w trakcie budowania mojego domku w Minecraft, ale w prawdziwym życiu. Dajcie znać, jak wam się podoba. Drewniany dach, filary zrobione z kamiennych cegieł. Jak dla mnie, myślę, że całkiem spoko. A tu mam taki domek tymczasowy, zrobiony z liści palmowych. Myślę, że on za długo nie wytrzyma, ale jak skończę budować mój domek oryginalny, który przed chwilą wam pokazałem, to się stąd wyprowadzam. Patrzcie, tutaj mamy jednego małego psiutka, hello, a tutaj mamy drugiego dużego psiutka, ojejku, ale byk, co nie, mordeczko? Duży jest. A tam Kati, siema. Spójrzcie, jakie ładne żółwie tutaj są na wyspie. Widać, że żółwik jest naprawdę ogromny, patrz. Wow, ale byk. Trochę ci współczuję, mordeczko, że musisz wszędzie dźwigać tą wielką skorupę. Patrzcie, jak fajnie sobie obaj leżą. Co tu się dzieje? Wyprzedziłem ją, jedziemy, widzowie! Wyprzedziłem ją! O nie, teraz ona nas wyprzedza. Ale bo jakie widoczki! O nie, patrz to. Wyprzedziła nas. Jeszcze cię złapię, chupy! Ty! Jodymy. O, patrz tego zioma. Patrz. Wow. Widziałaś, jaki rower? Musimy sobie taki rower ogarnąć. Bo teraz pod górkę nie jest kolorowo. Uchwyciłem, widzowie, instagramerkę, influencerkę w trakcie wykonywania sesji zdjęciowej. Look at this. Wow! Tak właśnie powstają foty na Instagram Kati Błaszczyk. Kasia? Do mnie przekreśnik Błaszczyk. Co ze mnie za influencer? Ja tak nie potrafię, widzowie. The next day. Good morning. Dziś mamy dzień ewakuacyjny z tego miejsca i odkryliśmy pewną niesamowitą rzecz. Zapomniałem ze sobą wziąć jakiejkolwiek książki, a miałem ochotę tutaj coś poczytać. Przez 10 dni nic nie czytałem, a okazuje się, że są tutaj polskie książki. Nie wszystkie, ale na przykład ta jest polska. Wędrowiec, patrzcie. Wszystko po polsku, więc można było sobie czytać. Tą książkę czytałem, więc tej już raczej drugi raz bym nie przerabiał.
ale jeszcze tutaj mamy polską książkę. Więc wielka strata. Pozostało nam tylko czekać na samolot, ale najpierw, żeby wrócić do domu, mamy przeprawę łódką. Dobra, my już jesteśmy na lotnisku w drodze do Warszawy i mamy przesiadkę w Katarze. Słuchajcie, oni tutaj na lotnisku mają swoje własne metro. Czajcie bazę, o patrz, podjechało. Niesamowite, metro na lotnisku. A wiecie, co jest najdziwniejsze? Że mają metro, a nie potrafią dodawać. 2 plus 1 równa się 9. Oni potrzebują zeszytów Voyanti. Wchodzimy do metra. Pa, pa! Dzięki za podwózkę. I w ten sposób szybciutko przetransportowaliśmy się do odpowiedniego miejsca, z którego lecimy dalej. Tylko musimy poczekać 8 godzin na przesiadkę. Swoją drogą ich lotnisko tutaj jest no niesamowicie piękne. W drodze powrotnej mieliśmy jakiś mega zaawansowany samolot, w którym były dotykowe tablety i mogliśmy sobie grać w jakieś gierki. Graliśmy m.in. w kręgle, no i nie szło mi za dobrze. Kasia mnie ewidentnie rozwalała, nie wiem jak ona jest dobra w takie gry. Ale w końcu się odkułem, było trochę lepiej. No i powoli wracaliśmy do Polski. Widoczki z samolotu były naprawdę piękne.